Bożena Stachura. Dzień dobry! Jestem lisem. Nie mogę bawić się z tobą, bo nie jestem oswojony. Masz strzelbę i polujesz? To bardzo kłopotliwe. Pytasz, co znaczy oswoić? Oswoić znaczy stworzyć więzy. Dziś mnie nie potrzebujesz, jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Ale jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Nie ma rzeczy doskonałych. Ja poluję na kury, ty na mnie. Życie jest jednostajne. To mnie trochę nudzi. Jakbyś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki, tak różne od innych. Twoje kroki będą jak dźwięki muzyki. Jeśli mnie oswoisz, będzie cudownie. Proszę, oswój mnie. Poznaje się tylko to, co się oswoi. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. Jak to zrobić? Trzeba być bardzo cierpliwym. Siądź w pewnej odległości ode mnie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie będziesz mówił. Mowa jest źródłem nieporozumień. Każdego dnia będziesz mógł siadać trochę bliżej. Najlepiej podchodź zawsze o tej samej godzinie. Gdy będziesz miał już przyjść, im bardziej czas będzie posuwał się naprzód, tym będę szczęśliwszy, będę podniecony i zaniepokojony, poznam cenę szczęścia, a jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie, nie będę mógł się przygotować. Potrzebny jest obrządek. Dzięki obrządkowi pewien dzień odróżnia się od innych, pewna godzina od innych godzin, a gdy nadejdzie godzina ostatecznego naszego rozstania, Będę płakać. Wiem to moja wina. Nie życzyłeś mi nic złego. Sam chciałem, abyś mnie oswoił. Co na tym zyskałem? Nauczyłem się patrzeć, bo dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Masz dla mnie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś mi wiele czasu. Stajemy się na zawsze odpowiedzialni za to, co oswajamy. Lis został sam. Długie dni, tygodnie, miesiące stał bez ruchu, wciąż nasłuchiwał, usiłował rozpoznać kroki, aż pewnego dnia usiadł na jego ogonie maleńki ptaszek. Co trzeba dodać do czarnego, żeby był zielony jak nasz las? Zapytał niespodziewanie lis. Nadzieje, odpowiedział ptaszek. Pamięci tych, którzy nas oswoili i odeszli.